pokażę Wam, co kupiliśmy w sklepie Amazona. A więc tak, nie były to zakupy jakieś planowane, wzięliśmy po prostu to, co uznaliśmy, że może nam się przydać, albo i nie przydać. Tak więc kupiliśmy 4-pak piwka, to wiadomo, się nie zepsuje. Takie napoje energetyczne, Budweis. Ja sobie wzięłam takie chipsy, myślę, że będą smakowały podobnie do kukułek, chociaż nie jestem przekonana, ale wyglądają jak kukułki. A zobaczcie, osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, będą wiedziały, o co chodzi. Większość produktów w tym sklepie miało logo sklepu Morrisons. Więc to by była pierwsza siateczka z zakupami. Następnie, a jeszcze Wam coś pokażę. Przyjrzyjcie się. Oj, coś, takie mam światło sztuczne. Przyjrzyjcie się na to logo. Czy Wam się z czymś nie kojarzy? Mnie się kojarzy z logiem sklepu, który jest też w Polsce. Teraz jest przekształcony w Żabkę. I chyba już wszystkie w zasadzie te sklepy są przekształcone w Żabki. A mianowicie mam na myśli sklep Fresh Market. Nawet jest ta sama czcionka napisu. I co tutaj jeszcze kupiliśmy? Red Bullki. Cztery sztuki. 4-paka. U nas to schodzi, wiem, niezdrowe, ale lubimy. I jeszcze tak, coś, czego w domu zabraknąć nie może, a więc jest i on, papier toaletowy. Odstawię go na bok. Już w zasadzie wychodząc ze sklepu zauważyłam, że jest też półka, wręcz półeczka z polskimi rzeczami. Znalazłam tam frugo. I zupki chińskie z bifonu. Może zrobię jakąś sałatkę w końcu z zupek chińskich. No i tak, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz pokażę Wam tą oto piękną siateczkę, która jakby na to nie patrzeć przypomina mi Fresh Market. Tak, logo Fresh Marketu. I tym oto obrazkiem będę się już z Wami żegnać. Do zobaczenia. Pa!